A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Last Epoch. Kontynuujemy poznawanie naszej nowej gierki tutaj. Może tak, sprzedam przedmioty, zanim pójdziemy dalej, żebym się tutaj nie zapychał tym wszystkim, nie? Tak, przedmioty do craftu to przełożymy sobie do craftu. I tutaj z shiftem to było, ta... Jest ok. Dobra, czyli tak, punktem nawigacyjnym sobie pójdę na skróty i tutaj skończyliśmy. Jeszcze taka odnoga tam jest dziwaczna. Nie wiem, czy tam nie powinienem sobie zajść czasami. A może będę musiał? Może będzie droga zablokowana? Ej, bo tutaj mamy niby przejście jest, ale może nie będzie. I trzeba będzie iść naokoło. Kto wie? Kto wie? Dobra, zobaczmy, gdzie jest jakiś bliższy tutaj punkt. Tutaj coś mamy stosunkowo blisko, a tutaj też stosunkowo blisko. Dobra. Tylko teraz tak. No dobra, powiedzmy, że sobie zajdę. Tutaj w ogóle mamy tego lifta, ta. Armury. Dobra, chodźmy może tędy. Zobaczymy, jak to będzie. Jakby co, mam ciągle klątwę, mam duszki. Korzystam z tych naszych takich bone spirytów. Jakie luty tu się zaczynają z takich istot. Dobra, dobra, zaraz może coś pozmieniam. Jeżeli chodzi o sprzęty. Mieczol to tak trochę średnio, nie? Ale jakiś pasek mogę wziąć. Pierścionek żółty poleciał, zaraz mu się przyjrzę. Dobra, dobra, już widzę, że coraz częściej mi te miniony giną, ale jakoś specjalnie w nie nie idę, jeżeli chodzi o zwiększanie ich mocy. Physical damage, spowalnianie przy zadawaniu ciosu, tak? Tutaj coś, ale to nie chcę. A to co to jest? Rękawiczki. Dobra, przyjrzyjmy się tym przedmiotom. Co my tu mamy? Mamy jakiś pasek. Trzy potki tutaj wchodzą, no to tyle ile mamy. Void Resistance, Physical Resistance, zdrowie, no takie podminiony. Chyba nie, chyba zostanę przy tym swoim. Chociaż tutaj też jest podminiony, nie, no może trochę lepsze. Większa regeneracja zdrowia tu jest. Dobra, dajmy to dla minionów, tutaj ładnie im zdrowie rośnie aż o 27%. Więc niech jednak będzie, a jeżeli chodzi o ten pierścionek, też taki podminiony. Podrzucanie. Void Resistance, Movement Speed 3%. Co ja tu miałem? Movement Speed 8% miałem po prostu. Chyba to zostawię. Dodge. A, no to można by dać, chyba nie. Tak mi się wydaje. No niech tak będzie. A rękawiczki jakieś fajne? Cast Speed. No, cast speed wygląda nieźle. Chyba byłbym skłonny to wziąć. Nawet pewnie to będzie widać. 175, 177. No, szału nie ma, ale... Ale jest jakieś zdrowie, odporność... Niech tak będzie. Dobra. Coś sobie zmieniłem. O, tutaj speeda dostaniemy. Aha, i tutaj mogę gdzieś niby przejść. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi, co to będzie. A, czyli jestem tutaj jednak, tak? Na tej lokacji, mimo wszystko. Jakoś mnie tutaj te questy doprowadziły i blisko jest wykrzyknik już. Idę to sprawdzić. Ale nie znak zapytania, po prostu jakiś nowy questik będzie do wzięcia tutaj. Tak, coś tutaj będzie. Dobra, chodźmy. Klątwę rzucę sobie dla jaj. Trzeba się będzie przyjrzeć dobrze tej klątwie. Co ona tam dokładnie robi, co ona, jak ją można rozwijać, czy ja ją w ogóle będę chciał ją rozwijać. Na razie tak ją sobie rzucam, bo rzucam. I tak głównie się skupiam na duszkach oraz tych naszych pociskach. To w zupełności wystarcza. Jak zacznę mieć jakieś problemy, to pewnie się zacznę bardziej skupiać na buildzie i na różnego rodzaju skillach. Tak, żeby to lepiej wszystko wyglądało. Na razie po prostu nabijamy sobie punkciki. Dla naszej postaci. Tam do tych pasywek, nie? Jakby co, można je wycofywać, także nie ma problemów. Gorzej właśnie z tymi skillami aktywnymi.
co to oni tu mi robią. Jakieś promienie dziwaczne, wysysające pewnie coś. Może tak być. Dobra, toporka chyba nie chce, nie? Mamy punkt nawigacyjny kolejny. Czy to jest jakiś potężny potwór, a gdzie tam? Rękawice z cast speedem, mamy lepsze. Dobra. No i faktycznie możemy nawet tędy sobie przejść. Możliwe, że tu było coś zablokowane, nie wiem. Albo po prostu inna droga. No i teraz mamy wybór. Albo tam. Tu jest na żółto, to chodźmy najpierw w tym kierunku. Gdzieś się będziemy tutaj kręcić. Czyli takie wątki poboczne, żeby robić. Przy okazji zgarnę sobie w tym miejscu kapliczkę. Może coś fajnego. Pierścionek. To później zbadamy. Może jak się więcej przedmiotów znajdzie, to będę badał tutaj puszczę duszki. To nieźle wygląda. Tak jest, świetnie sobie poradziły. A to co to jest? Też dla naszej postaci jakaś taka soul klatka chyba. Wezmę kapliczkę. Wo! Ile do craftu tutaj rzeczy. Bierzemy to. Może ja to od razu przełożę. I jeszcze raz przywołam duszki. A to co to wypadło? Książeczka, to też dla naszej postaci. No, jakieś niebieskie te pierścionki, już chyba nie będę na to patrzył. No okej, tutaj sobie zaszedłem i jakieś żółte przedmioty nam poleciały. Dobra, teraz patrzymy na mapkę. Tam pulsuje kółeczko, tam trzeba dojść. Blisko jest. Niedługo kolejny poziomik. Potki nie podniosę. Wow, co to za wybuchy. Dobra, tutaj coś trzeba zrobić. Widzę, że pojawia się dużo istot. Jest, a to jest boss. Ulikos jakiś. Ulikos the Betrayer. Okej. Pokonany. Złoto, doświadczenie. Niewiele brakuje do poziomu. No, zaraz wskoczy ten poziom. I strzałka nam pokazuje teraz w tamtym kierunku. O, tutaj też jakiś taki wyjątkowy przeciwnik. Patrzcie sobie, kawałek odszedłem. Nie sugerowałem się strzałką questową i może coś tam tu wypadnie. Tak jest, żółty przedmiot. O, jakieś dziwne rzeczy zaczynają tu lecieć. Trzeba się będzie temu przyjrzeć. Może jeszcze przejdę się tu kawałek. Wpadnę z duszkami jeszcze. I robimy taką rozpierduchę tu. Może tu coś na końcu znajdę? Jest skrzyneczka, patrzcie, opłaca się przyjść. I przedmioty do craftu. Dobra, weźmy poziom. Czyli tak, tu jakby co mam dostęp, bo to nieźle wygląda, to tylko jednej kropeczki wymagało, to jeden punkcik dałem. Czy ja chcę tu dawać więcej punktów? Nie wiem, chyba nie, na pewno tutaj. Ale żeby tu dojść, to trzeba jeszcze najpierw dojść... Może tutaj by coś fajnego było? Increased damage, healed drained per second. Tutaj to zdrowie. Revenant. Zwiększmy sobie tutaj damage po prostu. Odblokujemy Bone Golema. Zobaczymy. Bone Golem. A jeszcze jeden punkcik mam. Jeszcze jeden punkcik. A to? Zwiększa obrażenia. 12% na punkt. Aha, ale też jakiś drained jest. No ale 1% to chyba nic strasznego. Ta postać się leczy niby cały czas. Żeby zaczęło zdrowie spadać zamiast rosnąć, to by trzeba było nad tym pewnie tu ostro pracować. Tak mi się wydaje. Na pewno tu bym chciał dojść. Z golema sobie zaraz zaczniemy korzystać. Rozwijać nie wiem, czy go będę, jeżeli chodzi o to jego drzewko, ale coś tam może zawsze sobie chodzić, nie? Hmm.
No tak podmieniony też tutaj. Ale tu niekoniecznie podmieniony. To jeszcze by trzeba było też brać. Dajmy na razie tutaj punkcik. Jakby co, będę sobie musiał o tym jeszcze poczytać. Jakby co, to wycofamy u tego NPC-a. To tam nie jest chyba jakieś drogie. Na razie niech będzie to. Zwiększone obrażenia, również minionów, skoro ten golem ma jeszcze z nami teraz chodzić. Ja sobie tego golema tutaj przyzwę. Na razie nie korzystam z tych Marrow Shardów, to niech będzie jeszcze golem pod ręką. Gdzie on jest? Tutaj jest jakiś golem. Cyk, uwaga. No dobra, niech ten cooldown przeminie. Aha, tutaj nam dali znak, że się po prostu golem pojawił, tak? Coś takiego. Dobra, uwaga, golem. No jest taki golem, no. I oczywiście on też ma swoje drzewko. Można by tutaj coś z nim porobić. Jakieś dziwne rzeczy, nie? Pod jakieś stanowania można go robić. Pod aurę ogniste. Spektral golem? Zastępuje Bone Golema. Jakiegoś dodża zyskuje. I straszy wrogów. Takie różne rzeczy. A tutaj można mieć krwawego golema. Normalnie jak w Diablo, nie? Takie różne. Tak patrzę na te końcówki, bo zazwyczaj się dochodzi do czegoś konkretnego na końcu, nie? Bone Nova. No dobra, no w każdym razie niech ten golem sobie z nami tutaj będzie, ja idę dalej. Będę musiał przemyśleć jeszcze dokładnie te drzewka. O, i jeszcze skrzyneczka tutaj była. O, taka słaba dosyć, no ale... Ale się trafiła. I jeszcze jedna skrzyneczka. Duszki. To bierzemy wszystko do kraftu. A ten ma osłonkę, czyli pewnie pod osłonkę muszę wejść i już wszystko ładnie tu poszło. Dobra. Może przyjrzyjmy się przedmiotom, bo coraz więcej ich zbieram. Jeżeli chodzi o to, podwardy takie, czyli takie defensywne bardzo, to chyba na razie nie potrzebuję takich przedmiotów. Cast Minion Damage pod naszego nowego golema, tak? Inteligencja 3. No ciekawe, 187, 170, to ten niebieski lepszy, a to... To też tutaj wchodzi. Inteligencja 5. Ale nie, no to nie będzie lepsze. Inteligencja 2. Tu mieliśmy inteligencja 1. Spell damage 17, tam jest 19. 187, 188. 1 DPS więcej, a jeżeli chodzi o defensywę, tu mieliśmy lightning resistance, tu też. Regeneracja zdrowia. Aha, tam było... Aha, tu jest jeszcze witalność. No nie no, witalność jest ok. Dobra, to niech będzie tak jak teraz. A ten pierścionek? Minion, elemental, to nie mamy. Movement speed 4%. Dobra, weźmy to, bo chodzę z tym białym pierścieniem. Odporność na ogień jakaś będzie, bo ja tutaj słabo stoję z tymi odpornościami, z wyjątkiem tych nekrotycznych, bo tam brałem w drzewku, nie? To wygląda trochę lepiej. No dobra, trzeba by iść dalej. A co to tutaj wypadło? O, jakaś różdżka nowa. Jedna, druga. Może na starcie bez jakiejś wielkiej analizy po prostu zobaczmy. 188, 198. 219. No, bez analiz też można. A teraz można popatrzeć, dlaczego tak się stało. Adaptive Spell Damage plus 5, czyli taka baza. Dodatkowo szansa na podpalenie, to pewnie to tutaj zmieniło sporo. 27%. No. Szansa na podpalenie, szansa na stanowanie pewnie też będzie działać. I jak jest szansa na podpalenie i jeszcze zwiększenie obrażeń elementarnych, to się pewnie kombi tutaj. Dlatego wywaliło takie tutaj obrażenia DPS-owe. 219. No dobra, trzeba to przetestować. W praniu, skrzyneczka. Będziemy spalać wrogów. Może być.
Dobra, przywołam sobie duszki. No. Podoba mi się to. No, dużo leci żółtych przedmiotów. Stanowczo trzeba loot filter ogarnąć. Co, tutaj sobie zaraz będę badał jeszcze przedmioty, ale to może za chwilkę, niech się też więcej trafi ich. Cyk. Kapliczkę sobie wezmę. Znowu jakaś taka istota trochę lepsza. Pewnie zostawi żółte przedmioty, jest jeden. Budki. Dobra, później będziemy oceniać. Jest kapliczka i... Tutaj mówią, żebym szedł, to... Tu, aha, no po prostu, dobra. Do zbrojowni się wbijamy. Okej. Okay. Może jakiś kowal będzie w zbrojowni. Ej, to wygląda na arenkę. Czy to będzie arenka? Nie wiem, ale duszki przywołuję, bo tu dużo wrogów. Golem żyje, szkielety żyją. To, tu się ich dużo pojawia wszystkich. Miejmy się na baczności. Na razie wielkiego zagrożenia nie wyczuwam, ale... Nigdy nic nie wiadomo. Sobie chodzę, zbieram przedmioty. Duszki. Dawno punkcików do duszków nie dawałem. Pewnie niedługo awansują. Będziemy nad nimi pracować. Duszki przywołuję. Jest jakaś lepsza istota, ale to już je spotykaliśmy, takie istoty. Tu się pewnie jakiś boss pojawi na końcu. Po tych falach, chociaż no nie wiem. O, coś tu jest! Klątwę rzucę! Zdrowie mi tu nawet spadło. O panie, taki Belial jakiś tu jest. Czy tam Asmodan. No, przywołam szkieleta, rzucę klątwę, przywołam duszki, coś pospamuję. Nie, teraz z tymi DPS-ami pod podpalenie, to ja tu się kozak zaczynam robić. Może powinienem jakiegoś skilla sobie specjalnego pod podpalenie jeszcze wziąć. No taki glass cannon. Dobra, rozdupczył się. Ten bosior. Ja tych sztyletów to chyba nie powinienem zbierać. No ale unikatu żadnego nie zostawił. Taki smutek. No dobra. Pokonany. Teraz sobie mogę sprzęcior troszeczkę obadać. No topór taki to nie sądzę. Wywalę to. Ale na przykład jakiś pasek jest. Co to jest za pasek? Co my mieliśmy za pasek? Mieliśmy taki pasek. Taki defensywny bardzo. Ale ten ofensywny nie jest. Chociaż physical damage, to jakbym pod te kości w końcu chciał grać, to by nam zwiększyło tam obrażenia pewnie. Ale nie, tutaj szału nie ma, więc nope. Buty jakieś ciekawe, dexterity, zdrowie, szybkość ruchu, to, ale my mamy tutaj większą szybkość ruchu. Nie, buty mi się nie podobają. Cast speed, witalność. Tu też cast speed, witalność. No nie, no to też mamy lepsze. A te buty? Siła. Odporność fizyczna. Ja zostawię szybkość ruchu też. Wybredny jestem, co? No nie, to na pewno nie będzie lepsze od naszego tego tutaj. No dobra, czyli nic nie zmieniam. Idziemy dalej. A coś tutaj będzie po bokach? Jakieś skrzynki? Nope. Chodźmy dalej. Jest kapliczka. No, o craftingu chcą mi teraz powiedzieć, tak? Dobra, w następnym odcinku zajmiemy się craftingiem. Na razie jeszcze nie. Ha, bo tu jest taki stół crafterski, ale to nie musimy znajdować takich stołów crafterskich. W dowolnym momencie możemy sobie wcisnąć F i craftować, z tego co pamiętam. Czyli, no chyba, że tutaj, nie wiem, jakieś większe szanse na coś albo coś, ale nie wydaje mi się. Albo jakieś większe możliwości, ale nie, raczej nie. O craftingu sobie porozmawiamy następnym razem. Ja tutaj zagadam z gościem.
Chodźmy dalej. I coś już sobie pewnie pokraftujemy następnym razem. Poulepszamy przedmioty może. Nie, tylko zaraz, bo mi tutaj moja ekipa padła, trzeba by przywołać, nie? O, byłem na minusie przez chwilę, ale już dobrze. Na minusie z maną. Okej. Tu jest jakiś mostek, ale czy ja chcę tam iść? A, tutaj punkt nawigacyjny jest w pobliżu, to trzeba by zaznaczyć. Okej, punkt zaznaczony. Jest sugestia, jeżeli chodzi o znaki zapytania. Aha, tu jest postęp, taki normalny. Ale to oba mi tam wskazują, nie? Tutaj nie ma nic innego. Okej. Jeżeli znacie tę gierkę i zauważacie, że pomijam coś istotnego, to piszcie, to ja się wrócę. Jakbym na przykład pominął jakiś questik dający, nie wiem, jakiś punkcik do drzewka, może coś, to chętnie bym się wrócił i tak, żeby wszystko mieć tutaj, nie? Ale staram się jakoś za tymi questami dobrze podążać. Tak, oba znaki zapytania prowadzą tam prawo góra. No zajdę jeszcze tu na chwilkę może. Tak dla zasady. Ta jest jakaś postać taka wyjątkowa. Może tak, żółty przedmiot zostawiła. Spell damage, Marrow Shard. Znowu bonus do tych kości. W tym samym typie przedmiotu, co wtedy mieliśmy plus jeden do tej takiej włóczni. Pewnie ten typ przedmiotu ma zwiększoną szansę, że właśnie taki bonus do tego skilla będzie, czy tam do tego czaru wyjątkowego. Niedługo poziomik wpadnie. Okej, tu sobie skrót zrobiłem, wchodząc w interakcję z otoczeniem i niszcząc jakieś meble. Można niszczyć meble jak w Darkwoodzie. Najpierw nas interesuje niebieski znak zapytania, czyli pójdę tutaj w prawo. Przywołam duchy, bo dużo wrogów wyczuwam. Jest poziom i awansowały przy okazji nasze skille, z których połowicznie korzystam, bo korzystam z duszków. Lightning Resistance, zdrowie, Spell Damage 12, mamy lepsze, nie? No dobra. Kurde, to muszę jakoś... Muszę to przemyśleć. Weźmy najpierw te skille, tak? Bo tutaj jakoś już tak miałem coś na oku. Tu już miałem na oku, na pewno tu chciałbym sobie zrobić jakieś przejście dalej. Dam tutaj punkcik. Zrobimy z tego jakieś potężne kości na przyszłość. Tylko bym musiał właśnie coś z tym zdrowiem zrobić, żeby mi to za szybko nie schodziło, bo te kości, przypominam, pochłaniają moje własne zdrowie też. Ale jeżeli chodzi o duszki, z których korzystam cały czas, tutaj ostatnio wydłużyłem czas trwania tych duszków, to na pewno damy tu więcej punktów, ale czy już teraz? Można by też zwiększyć tutaj właśnie te ich... częstotliwość jakby odnawiania, że jak jakieś znikną, to szybko się pojawią kolejne, nie? Jak one się tam przemieszczają. Dajmy tutaj też może punkcik. Na pewno trzeba będzie tego cooldowna też zmniejszać. Okej. A co tutaj się dzieje? Przepraszam bardzo. Co to za bieg był w miejscu? Moja postać się niecierpliwi, żeby już dalej iść. Będę się musiał zastanowić nad tym drzewkiem pasywnym naszym. Dokładniej. Co my tutaj mamy? O, to nic takiego ciekawego. No, tutaj. Jest postęp. Opuszczę most.
tutaj przywołam duszki. Jest jakaś większa istota. Chociaż myślałem, że jeszcze większa jest. Tam tak stała. Myślałem, że to będzie coś dużo większego. Jak zaczynało podchodzić, to się okazało, że takie małe. Dobra, zajdę sobie tu na koniec. Może coś tu będzie? Nie. To nie była na tyle długa odnoga, żeby nas zaszczycili jakąś skrzynką. No dobra, zobaczmy dalej. Co tu będzie? Mamy tutaj... O, może też jakiś bosior? Ej, tu może być jakiś bosior. Jeżeli tu miałby być jakiś bosior, to może jednak... Skoro i tak mogę te punkty wycofywać, może tu jednak bym coś sobie włożył. No to się wydaje takie fajne, nie? Tam 1% to z tej straty to nie jest jakieś nie wiadomo co, 12%. Dobra, jedziemy tu. Nic się strasznego nie dzieje. Zdrowie mi nie spada, na razie. Na razie regeneracja przewyższa jakieś tam spadki, więc okej. Jeżeli tu miałby być boss, to teraz będę zadawał mu większy... O nie, dobra. To jest jakaś postać uwięziona. Ale nie, nie, nie. Tu na pewno coś się stanie. Tak, już, już coś tu wyjdzie. Przywołujemy duszki, rzucam klątwę. Golem działa, szkielety są. DPS-y mamy, no, duże, ale to taka silniejsza postać, widzę. Skupił się na moich przywołańcach, więc wykorzystam to. Jeszcze przywołam duszki. O! Jakieś takie ognie piekielne. I chowa się. Teleportuje się też. Wow. To nie wiem, co to jest, ale wolę stać z dala. Przywołam szkieleta. Golem mi pada. Przywołam go na nowo. Dobra. Zniknęła ta jego obszarówka. Schował się. On się wtedy przenosi gdzieś. O, jak mi giną te przywołańce. Kill me, mówi? A to akurat staram się. Okej, tutaj duchy, szybko. Klątwa. Już niewiele brakuje. Popsuł się. No dobra, ale szał to tutaj nam nie zostawił, co? Może wśród tych przedmiotów do craftu był jakiś wyjątkowy, ja to ich tak nie umiem oceniać jeszcze za bardzo. Dobra. To nic takiego. Ta, tu jakieś takie rzeczy, chyba takie rzadsze. Dobra, zobaczmy. Mamy skrót. Jak to wygląda na mapce? Tu była ostatnia ta lokacja. Czy to nas zabierze Council Chambers? Aha, to jest tutaj. To odbierzemy pewnie nagrody. Idziemy zobaczyć. Nagrody trzeba zawsze odbierać. Postaram się nie ominąć żadnego questa. No, ale tutaj tych ożywieńców to mi spadało trochę. Dzień dobry, pan mi da coś ciekawego. A nie, tutaj... O, są nagrody i kolejny questior. Idol slots. Dobra, to jest ważny etap, żeby wam powiedzieć coś o idolach. Tylko może tak, odbiorę jeszcze tutaj nagrodę. Tok, tok, punkcik pasywny, więcej expa, złoto. Punkcik pasywny. No idziemy w te obrażenia. Już 2% spadku. No ale jest dobrze. Trzeba sobie radzić. Aha, no i jeszcze questa mogę jakiegoś wziąć. To sobie wezmę. Jest, mamy questior. Może jeszcze sprzedam przedmioty. Idol system. No dobra, właśnie tutaj. Może najpierw sprzedam jednak, czyli shift prawy, tak?
Niech tak będzie. No właśnie, zobaczcie, tu jest taki obszar specyficzny. W większości na razie zablokowany jest. I tutaj będziemy umieszczać idole, czyli przedmioty, które dają bonusy dla naszej postaci. Bonusy różnego typu. Ale musimy umiejętnie jakby układać te przedmioty na tych obszarach, żeby jak najwięcej ich się zmieściło. Chodzi o to, że te idole mają różne rozmiary, różne kształty. Na zasadzie takiego Tetrisa, no nie, powiedzmy, musimy je tutaj umiejętnie wciskać. Na razie się odsłoniły cztery pola i na przykład jakbyśmy znaleźli idol, który zajmuje na przykład trzy kratki w poziomie, no to moglibyśmy go tutaj wcisnąć. Ale jakbyśmy znaleźli idol, który zajmuje trzy kratki w pionie, to nie moglibyśmy go tutaj wcisnąć na razie. Do czasu, aż nam się odblokuje więcej slotów i te trzy kratki w pionie się jakby ujawnią. I po prostu te idole mają różne kształty i trzeba umiejętnie je tutaj rozmieszczać. Zwłaszcza, że chcemy rozmieszczać te idole, które są dla nas przydatne. No to czasami te kształty się tak średnio zgadzają, nie? Ale idzie to porobić. I nawet jak odsłonimy tutaj wszystko, całe to pole idolowe, to centralny punkt jest zablokowany, nie? Czyli zawsze gdzieś tam przeszkadza w układaniu tych idoli też. To jest taka dosyć interesująca mechanika takich, powiedzmy, talizmanów z Diablo 2, ale nie na zasadzie, że trzymamy je w plecaku, tylko musimy umiejętnie je jakoś tutaj rozmieszczać. Powiedzmy, że taka zbliżona mechanika do talizmanów. Mhm. Dobra, chodźmy tutaj na dole. Mi tam coś pulsuje, jakiś wykrzyknik. Zobaczmy. Czyli powiedziałem o kolejnej mechanice. W następnym odcinku mechanika craftu będzie. I ogólnie ulepszeń przedmiotów. Mamy tylko jedno zadanie? Nie, mamy trzy, ale jak to tutaj jest? Tutaj jest jakiś znak zapytania. Tutaj są dwa. No to daleko mamy. Ale ogólnie musimy zmierzać w tym kierunku. Tu pewnie po drodze jeszcze jakieś zadania będą, coś. Ale ogólnie rzecz biorąc idziemy tam. Mhm. Dobra. Na razie sobie radzę, korzystając tylko z jednego skilla, który rozwijam gdzieś tam w drzewku sobie, nie? Znaczy jego drzewko. No ale to wiadomo, początek gry to tutaj... to tutaj jakoś bardzo ciężko nie jest, nie? Spamujemy i wszystko pada fajnie. Odblokowujemy nowe skille, rozwijamy tamto drzewko pasywek. O, tutaj jakaś poważniejsza istota. Z Oskardem, z takim killoffem. O, jakieś truty. Moja odporność na trucizny 0%. To tak trochę słabo. Trzeba uważać na te plamy. Dobra, tam nam pokazują, żebym szedł. Coś ciekawego? Dodge, Void, chyba nie. A tutaj? Kill off znowu, to nie chcę. Takie pijawy latające są, jak w kurast. No, ale coraz wolniej mi się to zdrowie regeneruje, no bo wiecie, biorę ten spadek zdrowia i to się jakby tak zaczyna równoważyć. No ale obrażenia rosną. Przynajmniej te moje tutaj. Okej. No może powinienem zajść tutaj sobie na dół trochę? Czy nie bardzo? Duszki przywołam i będę tych atakował. Co to jest? Jakiś sztyleteł taki, tak? O, i znowu się te trucizny pojawiają. Trzeba uważać. Młot. Nope. Mogliśmy tam dołem też iść. Pewnie to się zapętli tutaj. No może coś tu gdzieś będzie, jako taka ciekawostka. Duchowe wilki, jak w Diablo.
Tylko tutaj są przeciwko mnie. Może jakiś druidyczny boss będzie. O, to wezmę, to sobie ocenimy później, bo to widzę jakiś przedmiot taki dla nekromanty był. Może coś dla mnie będzie interesującego. No to już tam nie będę łączył tego dołu. Możliwe, że tędy też dojdziemy do tego postępu fabularnego. Tu jest składnik krafterski. Ta, tutaj możemy iść w sumie, dobra. To nie idę do tych odnóg tym razem. Ło, ale coś tu mnie hituje. To z kolei wyglądało na jakiś taki wybuch elektryczności, błyskawic. Odporność na lightning 17%, też szału nie ma. Może przywołam sobie szkieleta dodatkowego. Jest poziom 14 level. A moje duszki coraz bardziej mobilne, długo trwają, coś za fajne są. No dobra, jedziemy dalej. 3% spadku, increase damage 36%. Nic mi nie jest, spokojnie. Będzie dobrze. Golema może odświeżę sobie, bo mu zdrowie spadło. Trochę go tu biją. Duchowe wilki. Wilcy! Ta, tu nam się by zapętliło. Idziemy do góry. Aha, a co to za dziwne oznaczenia? Nie wiem, ale coś tutaj truje ostro. I zniszczyło mi szkieleta. Dobra, idę tam ostro. O, jakaś specjalna istota, unikatowa. Dobra, wypadło to standardowe nakrycie głowy i dwa przedmioty do craftu. No szału nie ma. Ale jakaś taka wyjątkowa postać było. Pewnie ze zwiększoną szansą na jakieś tam lepsze luty. Zobaczmy, czy to jest coś fajnego. Spell damage 15%. O, to co my mamy, a to będzie lepsze, bo ma więcej właściwości różnego typu. Na przykład odporność na trucizny, to mi się przyda. I podnosi obrażenia od ognia, to się będzie kombić z moją tą różdżką. Przynajmniej powinno chyba, zobaczmy. 257, 261, działa. Minion, spell damage, nie, zostanę przy tym moim. O, tutaj wypadła taka runka, też do craftu, to takie rzadsze już jest. Ale tak jak mówiłem, crafting będziemy badać sobie w następnym odcinku. Coś tam pokraftujemy. Czas najwyższy chyba. Coś tu burczy. Tam na dole widać go, patrzcie. Coś tam jest. Nie pamiętam, czy to będzie jakiś boss, którego spotkamy w końcu, czy co. No, ale są takie motywy. No fajnie by się było pozagłębiać tutaj w tę fabułę, o co tutaj właściwie chodzi, zwłaszcza, że są te motywy z podróżami w czasie. No ale to w moim przypadku to ja muszę czekać na polską wersję. Inaczej to bym musiał za bardzo się to skupiać na tych tłumaczeniach, na tym wszystkim. Jest tu jakaś różdżka. Necrotic damage? No ale to podpalenie to pewnie lepiej nam będzie wychodzić, jeżeli chodzi o DPS. Nawet na pewno 261, 233. Nie, zostajemy przy tym. Bo wiecie, chodzi o to, że tutaj jest typ nekrotycznych obrażeń. Taki jakby bazowy, a ja z tego głównie korzystam. A jeżeli chodzi o duchy, też obrażenia nekrotyczne w sumie. 250 w przypadku duchów to może nawet... Ta, tutaj by wzrosło do 273, bo duszki nie mogą podpalać, tak? To tutaj by wzrosło. Ale tutaj ostro spada, więc jednak niech to będzie. Dobra, idziemy dalej. Oho, znowu jakaś wyjątkowa pijawka tym razem. Naspamowała jakiejś elektryczności tu. Sztyletę zostawiamy. Zauważcie, że nabijam wardy sobie co jakiś czas, bo tam brałem w tym drzewku pasywek, nie?
tutaj gdzieś brałem, to chyba było, nie? Ward Gaint und, on, jak pobliscy wrogowie giną, nie? To tam dostaje te wardy, tylko że one szybko przemijają. Ale to będzie można nad nimi pracować, można sobie bez problemu, znaczy no bez problemu, można sobie zrobić potężną, na pewno defensywnie postać pod takie osłonki magiczne. Ale trzeba umiejętnie do tego podejść, ale to spokojnie. Będę kombinował, żeby to fajnie wyszło. Zwłaszcza, że mam taki specyficzny unikat w skrzynce, w tym naszym, no powiedzmy, tym trybie dziedzictwo od innej postaci, a nie mogę tego jakoś zniszczyć, coś? Co to takie dziwne? Nie wiem. Więc może coś by nawet pod te wardy tutaj naprawdę fajnego na dłuższą metę wyszło. No dobra, chyba tu. Zobaczmy nową lokację. Kolejny skill do ekspienia na poziomie 20 dopiero. Mam 14, no to jeszcze nie. Seeking the Last Shard. No dobra. Tutaj ogólnie jest takie rozgałęzienie, widzę, na tej głównej mapie. Niby mówią, żebym szedł tutaj. Tutaj mamy te znaki zapytania, ale tam coś jest, dungeon. Ciekawe. Nie pamiętam tego motywu. Może sobie sprawdzę. No, punkt nawigacyjny. To na pewno chcę zaznaczyć. Ohoho, relikt jakiś poleciał. A to chyba coś takiego w skrzynce mam. Ale dobra. Może mam gorsze w skrzynce na przykład. A to jest setowe, to może mam jednak inne z tego setu. Ale nie, tak patrzę na obrazek, wygląda podobnie. Patrzcie, pod Bone Golema tu coś jest. Your Summon Skeleton są takie pod nekromantę, pod naszą postać. Minion Damage, ale inteligencja plus 3, gdzie to wchodzi w ogóle? Aha, w ten slot to wchodzi. W ten slot. Bazowo dodaje manę, to szału nie ma. Minion Damage, inteligencja, Cold Resistance bardzo duże. I Cold Damage dla minionów. No obawiam się, że... 261, no tutaj spada, ale... Ha. No ta odporność na zimno defensywnie fajnie działa. No nie ma dużego spadku. 261, 257, ale nie, chyba idę. No minion damage duże. No, te minionki coś tam niby biją. Nie wiem, czy to się zalicza do minionów. Zobaczmy. Nie, chyba nie. Bo byłoby napisane chyba, że minion, nie? To jest necrotic, spell, damage over time, inteligencja. Ale to nie są miniony. Niby jakieś duszki tu chodzą, jak miniony wyglądają, ale raczej nie. To raczej nie jest minion. Zostawmy to na razie. No ale relikt poleciał. Aha, shard dostałem, dobra. Tu jakiś pająkeł. No zaznaczę sobie punkcior nawigacyjny tutaj. Okej, okay, no i myślę, że tutaj zakończymy odcineczek. Trzeba będzie podjąć decyzję, czy chciałbym tutaj zajść, bo możliwe, że to są jakieś takie ciekawostki do sprawdzenia, a może niepotrzebnie tu pójdę, bo pójdę gdzieś tu kawałek, może wrócę do miasta i dostanę gdzieś tu questa i później musiałbym tu drugi raz iść, nie jestem pewien. Tu jest ten taki krzyżyk, czyli chyba punkt nawigacyjny do zaznaczenia w tym miejscu. No można by zajść do tego miejsca na przykład i ten punkt zaznaczyć, więc jakby trzeba się było wracać w przyszłości, coś tu porobić, no to byłoby zaznaczone. Może tak zrobię. Ale póki co wracamy, posprzedaję przedmioty. I na pewno w następnym odcinku będziemy zaczynać od tego craftu, żeby to ogarnąć. A i zobaczę sobie w skrzynce od razu, czy mam taki sam przedmiot właśnie zostawiony... Zostawiony ten, który nam wpadł, ten zielony, bo to tak podobnie. O, widzicie, wygląda tak samo na pierwszy rzut oka. O, ten taki lepszy w Minion Damage'u widzę. Lepszy jest. Lepsze, trochę lepsze wylosowało parametry odporności na zimno i Minion Damage. No to sprzedam. To sprzedam, to zostawię sobie. O, i niech tak będzie, nie?
To jakaś nekrotyczna łapa. Dobra, pokażę wam. Minion spells i bow attacks, coś tam. Deal 108 increased damage procent. Ale bow attacks? Jakie bow attacks? Jak to wchodzi na slot broni, to jak ja mam łuk trzymać? A nie, bo to chodzi może, że jak moje miniony mają łuki, tak? Bo może być na przykład łucznik. To może o to chodzi, tak? Wykradają zdrowie, tak? Tak, to pewnie chodzi o to. To takie typowe podminiony jest. Minion bow, czyli ten taki z łukiem. Increase minion cast speed i pod takie miniony czarujące. No takie rzeczy. No, jakaś księga. Elemental damage. 2% wykradane i przekładane na zdrowie. Szansa na chillowanie, szokowanie, podpalanie, kiedy atakujemy elementarnymi skillami. I zwiększony czas trwania tych takich efektów nakładanych, jakby, no taka księga. Księga żywiołów, Tome of Elements, tak? No dobra, w każdym razie pozbędę się tych sprzętów tutaj. Yes. Tak. To i to. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się, na razie.